witam serdecznie wszystkich na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021-2022. Proszę Państwa wszystkich o powstanie. Całość baczność, sztandar ośrodka wprowadzić. Do hymnu. Proszę spocząć. Proszę Państwa, mieliśmy przed chwilą zakończenie klas 1-3, ale muszę prawie to samo powiedzieć, bo to jest, co mówiłem wcześniej, jest zgodnie z prawdą, także postaram się przytoczyć wszystkie te słowa, co wcześniej mówiłem. Proszę Państwa, po raz 10. Mamy uroczyste zakończenie roku szkolnego. Jak pamiętacie Państwo, rok jubileuszowy. I tu już jak mówię do rodziców, z których żeśmy zaczynali, to po raz 10, o tak jak Zuzia dzisiaj, prawda, w pierwszej ławeczce. Pamiętam 1 września 2012 roku. Proszę Państwa, no mija ten czas. Minął też ten rok szkolny. Bardzo szybko. Cieszę się, że cali i zdrowi żeśmy dotrwali do końca tego roku. No proszę Państwa, jest to też taki czas podsumowań, rozliczeń, których no, nie można uniknąć. Dzisiaj proszę Państwa chciałem podziękować właśnie serdecznie wszystkim pracownikom. Wszystkim pracownikom, nie tylko nauczycielom, ale też pomocą nauczyciela, kucharkom, kierowcom, no wszystkim, co się przyczyniają do funkcjonowania placówek Fundacji Złote Serce. Proszę Państwa, sam ja jako dyrektor bym nic pewnie nie zrobił. Wychowanie, opieka, edukacja jest to gra zespołowa, w której no musimy współpracować. Jeśli proszę Państwa, współpraca jeszcze jest między szkołą a rodzicami, i jeszcze do tego dołożymy aspekt opieki właściwej, prawdziwej, zaangażowania wszystkich stron, no to otrzymujemy, co się nazywa szeroko rozumianym sukcesem. Często się może nam nie do końca ten sukces jest dla wszystkich wyraźny. Natomiast jak się popatrzy na przestrzał czasu, a już od 10 lat, jak powiemy, to już proszę Państwa jest bardzo dużo. Dzisiaj będziemy żegnać uczniów, których mam przyjemność z nimi być ponad 15 lat. Z Michałem bodajże 16,5 roku jestem jako dyrektor. 17. Paulinką 17. Tak, proszę Państwa, no ten wymiar świadczy, jaki jestem stary, prawda? No dzisiaj też będziemy żegnać niektórych nauczycieli, więc też tu Państwu przypomnę. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło przez te 10, czy też u niektórych dzieciaczków dłużej, nawet 20 lat u niektórych, to proszę Państwa, dopiero wtedy jest ten obraz tego wychowania, tej opieki, tego zaangażowania, no, które poświęcenia ze strony szkoły, ale też rodzin całych, rodziców, dziadków, całych rodzin. Bez tego zaangażowania, bez miłości, bez chęci takiej pomocy, no rzadko kiedy co wychodzi.
Więc no mam nadzieję, że ci uczniowie, co dzisiaj kończą szkołę, będą tą szkołę wspominać. No mnie jest tu szczególnie przykro, bo odchodzi nam perkusista. Jeden poszedł na warsztaty, drugi teraz pójdzie do pracy. Nie wiem, chyba się sam będę musiał uczyć grać. No, proszę Państwa, też pamiętasz, jak przyszedłeś pierwszy raz, prawda? A dzisiaj chłopiór, że mógłbym z nim iść na randkę, prawda? Proszę Państwa, no jest człowiekowi czasami, z jednej strony jest szczęśliwy, że daliśmy radę i że no, ta sytuacja kończenia tej szkoły i otrzymania przez uczniów na przykład zdania egzaminu, tak jak chłopaki tu z piekarza zdali, czy też ukończenia szkoły, która gwarantuje w jakiś sposób społeczne funkcjonowanie naszych dzieciaków, czy też to funkcjonowanie ich osobiste jest na takim wysokim poziomie, że przy pomocy niewielu tych dorosłych osób mogą samodzielnie funkcjonować. No ja ładuję często akumulatory, proszę Państwa, jadę na warsztaty terapii zajęciowej i patrzę na te nasze dzieciaki, które rok temu, dwa lata temu kończyły szkoły nasze fundacyjne. No jest człowiek no, szczęśliwy, że funkcjonują na tak bardzo wysokim poziomie. Proszę Państwa, cóż, dziękuję serdecznie pracownikom, ale dziękuję rodzicom za to zaufanie, bo tu muszę parę nazwisk wspomnieć, no na przykład pani Skurowa, pamiętam jak Paulą przyjechała, to Paulina miała 7 lat, więc no wiecie Państwo, jak takie małe dzieci, jeszcze wtedy nie miałem takich doświadczeń jak dzisiaj, że w przedszkole, no bo dzisiaj przyjmujemy dzieci, które mają 28-29 miesięcy na wczesne wspomaganie, także jest to proszę Państwa no olbrzymie też od Was rodziców zaufanie, które obdarzacie wszystkich pracowników, no i mnie też osobiście, ponieważ no bez tego zaufania, proszę Państwa, no nie byłoby tej współpracy. Jakby nie było współpracy, na pewno by się to dziecko tak nie rozwijało, jak w obecnej chwili. Także dziękuję Państwu serdecznie. Chciałem od razu podziękować za ten wspaniały jubileusz, za uczestnictwo w Kościele w czasie uroczystości mszy świętej, ale również no, w czasie jubileuszu już tego w czwartek, no i też w piątek wieczorem, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że stanęli Państwo na bardzo wysokim poziomie i że no wszystko było ok. Z naszej strony poprawimy się tam organizacyjnie za następne 10 lat. Mam nadzieję, że w zdrowiu, w szczęściu dożyjemy, a że olbrzymia część dzieci idzie na warsztaty, to proszę Państwa, będziemy się na pewno widzieć. Dziękuję zarządowi Rady Rodziców, proszę Państwa, bo ta współpraca no układa się no wręcz wzorowo, no, żebyście Państwo wszyscy wiedzieli, Zarząd Rady Rodziców no liczy w tej chwili już z przedszkolem 27 osób, także tu już jak spotykamy się na tej sali, to sala jest na wpół zapełniona, także serdecznie dziękuję za tą pomoc w organizacji, ale również proszę Państwa to, że i dzieci były ubrane elegancko i to wszystko, cała ta otoczka od Państwa, czy też nawet uczestnictwo mszy świętej, no jest to dla mnie naprawdę taki bardzo wyznacznik. I dziękuję za to, że wzięliście Państwo sobie do serca ten jubileusz. Ponieważ jubileusz, proszę Państwa, to jest takie podsumowanie pracy 10 lat, ale wszystkich, zarówno mojej osoby, jak i moich pracowników, ale też fundatorów obecnej z Zarządu Rady Rodziców, no właściwie wszystkich. Także dziękuję ślicznie Państwu za to. Proszę Państwa, no dzisiaj muszę się pożegnać z kilkoma pracownikami, nie z przyczyn z tego, że chcemy zwalniać czy coś, no wybrali inną drogę życiową, znaczy może nie inną, ale właściwą, muszą się rozwijać, muszą iść dalej. Widzę tu ojca Kamila, zapraszam serdecznie. No brawo!
Szanowni Państwo, no cóż, był przez 2 lata u nas, była to dla niego pierwsza parafia, więc będzie wspominał na pewno do końca swoich dni. Ja tylko przypomnę, Szanowni Państwo, żebyście, jakbyście zapomnieli, w zeszłym roku była fantastyczna komunia w czasie pandemii pod namiotami, na świeżym powietrzu, w przepięknej scenerii. No zarówno musza, jak i cała ta otoczka natury, wiatru, słońca i przeżycia duchowe, no po prostu mistrzostwo świata ojcze Kamilu. No w tym roku też nie było gorzej, także myślę, że było to proszę inaczej troszeczkę, ale po raz pierwszy bierzmowanie z księcem biskupem, bardzo, bardzo piękna uroczystość. I muszę Państwu powiedzieć, że no ojciec Kamil tu tylko stał za tym, no i oczywiście nasze panie nauczycielki, ale ojciec, ta komunikacja między nami a klasztorem odbywała się właśnie przez ojca Kamila. No będzie go niewątpliwie brakować, rozkazy już otrzymał, także nie jest jakieś to zesłanie, chce uczyć się dalej. To Uniwersytet Jagielloński, tak? Wydział Historii. No. Proszę Państwa, no cóż, gratulujemy. No i ja myślę, że jak zdobędzie już ten tytuł upragniony magistra, to wróci tu jako proboszcz i z 10 lat już do mojej emerytury pobędziemy. Także licząc, że zawsze ojciec zaliczy rok, to za 15 lat się widzimy, tak? Na pożegnaniu dyrektora. Naprawdę serdecznie dziękuję ojcze Kamilu. Bardzo, bardzo jestem zobowiązany. Wszystkiego dobrego. No, chciałem jeszcze zaprosić naszą panią psycholog, panią Olę. Panie już drugi raz dzisiaj żegnam, więc już teraz mam nadzieję nie będzie płakać. Proszę Państwa, no pani Ola tuż po studiach, też pierwsza jej praca w szkole po Uniwersytecie Lubelskim jako psycholog przybyła do nas. No jest mi niezmiernie miło, że no, ta współpraca się naprawdę bardzo dobrze układała między dyrekcją, pracownikami, ale też dzieci były zadowolone z pani pracy. No powiem tylko tyle, że to jest córka mojej koleżanki ze szkoły publicznej. Mama tej pani była moim opiekunem stażu na stopień nauczyciela mianowanego. No to możecie sobie Państwo policzyć. Ale byłem na Pępkowym, jak się urodziła. Także. Panie redaktorze, to Pan wymarzył. Także. Proszę Państwa, nikt nie zwalnia, nikt nie wyrzuca pani Oli. No pani Ola wybrała drogę. Poznała narzeczonego, ma ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, no i tam w lipcu wyjeżdża. Także dziękujemy ślicznie pani Olu, brawa. Także proszę Państwa, jakby coś jej się tam w tej Ameryce znudziło, to zapraszamy z powrotem, także... A może pojedziemy na wycieczkę za 2-3 lata, albo na wesele, całą fundację. Wyczarterowanie, proszę Państwa, samolotu dla jednej grupy jest dużo tańsze, także a może, może, no ale byśmy, oj, to byśmy trochę zostali. Proszę Państwa, no przykro niezmiernie, ale no jest jeszcze grono, to oczywiście pań, których dzisiaj nie widzicie, ale no na przykład pani Martyna Jakubczyk w sobotę, tu mówię to już tak oficjalnie, teraz zawarła związek małżeński. No i też inne szczęśliwe wydarzenia, dlatego dzisiaj z nią z nami nie jest. Myślę, że będzie oglądać i będzie słuchać, że tu ją no na chwilę żegnamy. Mam nadzieję, że za 1,5 roku wróci do nas. Także proszę Państwa, no jest zarówno człowiekowi czasami no, cieszy się, że ludzie chcą się rozwijać, że tą swoją drogą idą, a z drugiej strony no jest przykro, bo ja już do ojca Kamila się tak przyzwyczaiłem, że no Nie wiem, jak sobie to wyobrażam bez ojca Kamila. No zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Mówię o zajęciach z religii. Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze mamy tak kilka pożegnań.
Ja chyba się rozpłaczę na koniec, bo tutaj mamy takie najdłuższe pożegnania. Ale zaczniemy dzisiaj od uczniów wyróżnionych czerwonym paskiem. Także zapraszam tu panią Monikę Sułek do nas. Mogę się tu? No czytaj pani. Wiktoria Rupsak, zapraszamy cię na środek. Otrzymałaś świadectwo wyróżniające z czerwonym paskiem za bardzo dobre wyniki w nauce. Proszę państwa, w poprzedniej grupie pan Zagińskiego spaścił świadectwo, postawił dobry. Same bardzo dobre. A tu pan z WF-u dobry. Jest. Pogadam z nim. Naprawdę. Jakbyście nie wierzyli państwo, proszę zobaczyć. Takie same piąteczki od góry do dołu. Gratulujemy ci, Wiktoria. Jeszcze gratulujemy, tu jeszcze masz nagrodę. Dobre wyniki, gratulujemy ci i życzymy dalszych sukcesów w nauce. Jeszcze chciałam tu wyróżnić Sandrę Witnińską. Gratulujemy ci, Sandro, ukończenia szkoły podstawowej. Dodam, że Sandra będzie u nas kontynuowała naukę w szkole branżowej pierwszego stopnia w zawodzie ciastkarz. Sobie panie prosto. Bo... Proszę państwa, to prawda, także Sandra będzie u nas dalej się uczyć, kontynuować naukę. Proszę państwa, zapraszam tu panią Monikę Ziółkowską-Skrobałę. Proszę państwa, chodźcie tutaj, pana Piotra Szumilasa, bo najpierw. I od razu masz, panią profesor Elżbietę Sadurę, poprosimy tu bardzo na środeczek. Kacper, chodź. Szanowni państwo, no trzecia klasa szkoły branżowej pierwszego stopnia. Zaczęli zasadniczej, ale pan minister zmienił nazwę i ukończyli szkołę branżową pierwszego stopnia. Ale proszę państwa, to jeszcze nic, bo zdali w miesiącu maju egzamin czeladniczy na piekarza i już panowie, jeszcze teraz, ale w miesiącu wrześniu będą już pracować na piekarni. Piekarzy brakuje, więc no gratulujemy serdecznie i życzę wszystkim dzieciakom, żeby tak kończyły naszą szkołę. No brawo! Ja chciałem podziękować tu publicznie, proszę państwa, pani wychowawczyni, pani profesor Monice Ziółkowskiej-Skrobale, która tą klasą się opiekuje, wprawdzie przejęła ją, ale już trzeci czy czwarty rok i doprowadziła Piotrka Urwisa do takich, że dzisiaj wygląda jak milion dolarów, prawda? Pani Elżbiecie chciałem podziękować serdecznie, proszę państwa. Pani Elżbieta zajmowała się praktyczną stroną edukacji tych panów, o tak nazwę. I śmiem twierdzić, że bez pani Elżbiety nie byłoby tego pozytywnego wyniku praktycznego z egzaminu, ponieważ oprócz tej umiejętności wyrobu chleba, no trzeba mieć jeszcze tą wiedzę teoretyczną. Także panie Luć, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu dyrekcji Fundacji Złote Serce. Pani nigdzie nie ucieka, od przyszłego roku w drugim semestrze będzie prowadzić dalej zajęcia w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej przedmiotów zawodowych. Pani Elżbieta jest również ekspertem i egzaminatorem od przedmiotów tych gastronomicznych. Także tym myślę, że naszym dzieciakom przez to będzie łatwiej. Puszczam oko, to i tak się wymarzę. Może i coś pomoże, także. No brawa, dziękujemy ślicznie. Mam nadzieję, że zagrać na chodzi coś. Teraz może ja nie muszę mikrofonu, ja mówię dość wyraźnie. Nie byłabym sobą, gdybym mnie nie wprowadziła. Ja po prostu musiałam się tu znaleźć między wami. Tyle wzruszeń.
jakoś tak się tutaj dobrze czuję z Wami. A dzisiaj szczególnie, tym bardziej, że mogę wręczyć świadectwa, które są ukoronowaniem pracy tych dwóch chłopców. Mieliśmy tu jeszcze Łukasza Szwarka, ale Łukasz zrezygnował. Szkoda bardzo, bo zrezygnował właściwie 2 miesiące przed końcem. No ale to była jego decyzja. Natomiast cieszę się bardzo i gratuluję chłopcom i życzę wszystkiego dobrego. Realizujcie się i zawodowo, realizujcie się również w życiu prywatnym. Wręczyć od razu. Oczywiście. Też dostali takie suweniry dość bogate. Dość bogate. To jest dla Kasperka, proszę uprzejmie. I to jest dla Kasperka, proszę uprzejmie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy Panią. Proszę Państwa, cóż, no teraz jeszcze taka nostalgia. Odchodzi dzisiaj od nas trzech uczniów, z którymi zaczynaliśmy tu na fundacji. Ja bardzo bym prosił, to może po kolei, może wyjdą. Paulinkę Skórę poproszę, Michała Owczarkę. Panią wychowawczynię najpierw, chodźcie, panią Katarzynę Gnieździńską, bardzo proszę. A gdzie jeszcze jedno? Bartek nie ma, bo jest chory. Ach, Bartek jest chory. Proszę Państwa, no niewiele osób, a wiele osób pamięta, no ale z Paulinką i z Michałem zaczynaliśmy tu 1 września 2012 roku. Michał, pamiętasz, kiedy żeśmy zaczynali? Nie za bardzo. Słuchajcie Państwo, 2002 rok, druga klasa. A poznaliśmy się z Michałem, że wybił okno w samochodzie. Tak nie chciał do szkoły, a później jakoś to poszło. No dzisiaj już jest dorosły pan, który już nawet pracuje. Cieszymy się bardzo, że tak dotrwałeś do tego momentu. Bardzo, bo miałeś pewne zakręty w życiu, ale na szczęście ten proces wychowania, opieki, edukacji no u Ciebie się akurat w dobrym momencie ujawnił. No, Paulinka z nami jest też już 17 lat, prawda, Paulinka? Płakać się chce, ale ja jak patrzę na Panią Skórową, coraz młodsza. Dzisiaj pewnie w okularach, żeby ukryć te łzy. Ja też będę zaraz płakał, bo powiem Państwu, że są osoby, które przypominają chwile radości, ale chwile również takie, których nie da się zapomnieć. Bo muszę powiedzieć, że pani Skórowa nigdy mnie nie zawiodła. Ja też jej chyba nigdy nie zawiodłem. Rzadko się mi zdarza tak osoba szczera, oddana, lojalna, no nie będę już tu wiele mówił rzeczy, no cześć niech zostanie naszą tajemnicą, prawda? Ale proszę Państwa, no brak słów mi czasami, żebym ja się nie rozpłakał. Przeżyliśmy i dobre, i złe chwile, także ja bardzo dziękuję Pani za to zaufanie, szczególnie w tym roku 2012. Bo dzięki Pani to też moje ego się zbudowało wtedy. Myślałem, że no, nie tylko Pani, ale Pani była z jedną z tych osób, która zaufała mojej osobie. Także bardzo serdecznie dziękuję. Pani Kasia też z Paulinką jest ponad 10 lat. Tak. Ale ja tylko się starzeję, jak widzicie Pani Katarzynę. No blicie, brawo, bo później...
Także już, żebym się nie rozkleił. Wszystkiego dobrego wam życzę. Michał ma pracę, więc życzymy, żeby dalej pracował. A Paulince życzymy, żeby odnalazła się pomiędzy kolegami na warsztatach terapii zajęciowej. Doskonale tańczy, doskonale śpiewa. Myślę, że inne czynności przyjdą jej też łatwo. Także wszystkiego dobrego. Pani Katarzyna. Oj, będzie ciężko mi dzisiaj, jeszcze mam dwa pożegnania, ale tam też będziemy żegnać się z uczniami. Proszę Państwa, jeszcze chciałem dzisiaj takich parę ogłoszeń dla Państwa przed zakończeniem roku, nim wyjedziecie Państwo na wakacje. Od 1 września będzie troszeczkę zmian, bo olbrzymia część uczniów przechodzi na następny etap edukacyjny. No, robimy dwie pracownie takie nowoczesne dla dzieci ze szkoły podstawowej. Będzie trochę zmian, ponieważ ósmą klasę chcemy przygotować już do zajęć przysposabiających do pracy. Otrzymaliśmy taką projekt Laboratorium Przyszłości od pana wojewody i będziemy robić potężną salę taką z pełnym wyposażeniem gospodarstwa domowego. Bardzo podobne klasy są w klasach PU. Dzieci w ósmej klasie i w siódmej będą się uczyć teraz szyć i gotować, czyli to wcześniej, co się zaczynało dopiero w klasach PU, teraz będzie to wcześniej rozpoczynane. No ja tu chciałem serdecznie podziękować bo panu wojewodzie, bo się, proszę Państwa, nawet nie spodziewałem, ale no, pani zadzwoniła, że złożyliśmy wniosek i wniosek został przyjęty, także pieniążki są już na koncie, także mamy tylko wakacje je wydać, także serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, od przyszłego roku nie przewiduję żadnych zmian pod względem dydaktyki, wychowania, opieki. Nie przewiduję żadnych zmian nauczycieli przedmiotów czy matematyki, polskiego, biologii, przyrody. Nie przewiduję żadnych takich zmian. Zwiększamy, proszę Państwa, tabor, bo otrzymaliśmy autobus, także od 1 września będą jeździć cztery te małe autobusiki. To jest około, zwiększy to praktycznie o 14 miejsc siedzących na dowóz, więc do Kielc będzie dojeżdżał już, proszę Państwa, autobus. Resztę poprzekażą Państwu wychowawcy w klasach. Ja tylko przypomnę, 4 września wyjeżdżamy do Pucka na Zieloną Szkołę, więc będzie tylko takie rozpoczęcie roku, 1 września, piątek zajęcia, a później 6 dni na Zielonej Szkole w Pucku. Ja, proszę Państwa, bo tu jeszcze Pani Przewodnicząca by chciała zabrać głos, nie będę już przedłużał. Kasper, ja myślę, że dzisiaj z Panem Latochą jeszcze coś zagracie, tak żeby wszyscy to może razem zaśpiewali. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kończy się dziś kolejny rok szkolny. Rok dla nas wszystkich wyjątkowy, bo z pięknym jubileuszem dziesięciolecia, który niedawno się odbył. I z okazji zakończenia tego roku w imieniu rodziców chciałam bardzo serdecznie podziękować dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom za całoroczną, pełną zaangażowania pracę na rzecz dzieci i całej tej szkoły. Pracę, dzięki której nasze dzieci mogą się uczyć i rozwijać w tak bezpiecznym i przyjaznym dla nich miejscu. Dziękujemy za Państwa ogromne serce, empatię i wysiłek, jaki wkładacie każdego dnia w ich nauczanie i wychowywanie. Bo jak wszyscy wiemy, praca z dziećmi niepełnosprawnymi nie jest łatwa i często wymaga od Państwa
mnóstwa cierpliwości, wyrozumiałości, za co my rodzice jesteśmy Wam naprawdę ogromnie wdzięczni i wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu nasze dzieciaki mają szansę na lepsze i łatwiejsze życie, co nam rodzicom daje naprawdę nadzieję na spełnienie marzeń związanych z ich przyszłością. Dziękując jeszcze raz, życzymy Państwu przede wszystkim zasłużonego jak najbardziej wypoczynku, regeneracji sił. Nauczycielom, którzy za parę dni przystępują do egzaminów, życzymy powodzenia, pozytywnych wyników. Trzymamy za Was kciuki i do zobaczenia we wrześniu. Dziękujemy. Proszę Państwa, nie wspomniałem jeszcze rzeczywiście, bo to już mi się nakłada, to już jest drugie pożegnanie. Aż 14 nauczycieli będzie podchodzić do egzaminu na różne stopnie awansu zawodowego i proszę sobie wyobrazić, aż 3 nauczycieli będzie się starać uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego. Także jest to 10 lat pracy ciężkiej. Jest to pan Maj Mirosław, pani Katarzyna Gnieździńska i pani Agnieszka Kawiorska. Także mam nadzieję, że złożą pozytywnie ten egzamin, bo jest to jeden z ważniejszych egzaminów, właściwie kończący tą drogę awansu zawodowego dla nauczycieli. Także oczywiście życzymy im wszystkim powodzenia. Proszę Państwa, ja dzisiaj mam tyle, więc poproszę Państwa o powstanie. Całość baczność, sztandar ośrodka wyprowadzić. Dziękuję. Zapraszamy wszystkich do sal lekcyjnych po odbiór świadectw. No grajcie, ma, możesz coś przywalić?